Witam! Z tej strony Grzesiek Barbarzyńca i witam was w Neighbors Back From Hell. Dziś przypomnimy sobie, że grunt to rodzinka. Po powrocie na pokład statku sąsiada czekała prawdziwa niespodzianka. Jego ukochana mamusia postanowiła towarzyszyć mu w dalszej podróży. Nie zapomniała też o swoim zapchlonym kundlu. Mamuśka obejrzała kilka odcinków naszego programu i chce wesprzeć synalka moralnie. To jest bardzo dobra dla niego wiadomość, nie dobra dla nas. Powiem, to oznacza, że Woody ma teraz dwoje przeciwników, ale co to dla niego i dla nas? Zapraszam. Tutaj na statku już musimy być sprytni. Bo tutaj jeden zły ruch i jesteśmy zgubieni. Czerwona papryczka brzmi kusząco. Ale wątpię, żeśmy mogli czerwoną papryczkę stąd wyciągnąć, więc weźmy tą elastyczną. Okej, synalek pobiegł po poduszkę. Więc już mamy tutaj pierwszą rzecz, jaką możemy wykorzystać. Dajmy poduszeczkę do góry poduszek. I weźmy stąd zapchlony kocyk. A teraz się stąd wycofajmy, zanim mamy się obudzi. I potnijmy kocyk na ręczkę. I zobaczmy, jak nasza pierwsza pułapka się sprawdzi. Jesteś dość silny, ale chyba to jest no, trzymanie sztangi na głowie to nie był twój szczyt możliwości do gry sąsiedzie. Oj, nie był. Teraz sobie zaczekajmy, jesteśmy schowani w rurze wentylacyjnej. Co tam, że trochę wystajemy, ale sąsiad tego nie zauważa. My będziemy wykorzystywali. Okej, tutaj idzie sąsiad do skrzyni z narzędziami. Czy chyba możemy tam coś podrzucić ciekawego? Skoro z tym brakuje sąsiad. A, widzimy, że bierze petardy i pewnie rzuca do lody. Zrobimy ból. I złapać rybę. Ciekawe. Nie powiedziałbym, że to aż takie skuteczne, ale ciekawe. Ale mamuśka za chwilę będzie tutaj zasypiała. Proszę, na jej mowę to nadzieję. O, zasnęła. To jest nasza okazja. Dostać się do automatu skrajnego progres. Tutaj szybko musimy zejść. O nie! Jak nas złapała? Jeszcze było kilka procent. Ech, no nic. Schowajmy się lepiej w tym szybie wentylacyjnym. Trzeba sobie drzemać. Podnieśmy pioł kącą poduszkę. I szybko! Do środka. Okej, to było akurat bliskie. No,
Okej, mam oświatę, to na sobie. Wycofajmy się tutaj. Popatrzmy, jak nasza kolejna niespodzianka się spodoba. Dostanie klapsy. Okej, teraz sąsiad tutaj. Co to kombinuje? Więc połączmy sobie klej z dynamitem, jak to będzie troszeczkę bolało. Ale na szczęście nie nas. A już chyba nie wzięło mi się tego proszaka. Teraz się zakradniemy. Miejmy nadzieję, że mamuśka się nie obudzi. I podrzucimy. Tutaj. Mam wrażenie, że ten kawałek mocnej gumy chyba jest związany z tym serem. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. I zobaczymy za chwilę sąsiada z infarkcji. Chyba, że połączymy tą gumę z ręcznikiem. Jak się wydawało, to nie jest dobry pomysł. Ale popatrzmy sobie, czy klejowa petarda będzie odpowiednia. O! Masz małego pecha, sąsiedzie. Trzeba patrzeć, za co się łapie. No i mam wrażenie, że coś pominął. O, szybko pójdziemy się schować w szybie wentylacyjnym. I popatrzymy sobie na następne nasze dzieło zniszczenia. Gdzie? Rottweiler chyba nie będzie zadowolony. No wystrzeliłeś psa z kulikiem. O, ja mam jak się zdrowie. Ale biedny szczeniak. Znaczy, biedny piesek. Jo, żyje. Ej, tak, biedny piesem. A, przejdziemy, zaczekamy, aż sąsiad przejdzie. Bo za bardzo nie wiem trochę, jak wykorzystać ten kawałek gumy. Chyba żebyśmy się wcześniej w jakiś sposób tutaj dostali. I jak tutaj teraz zostawiłby psa, to podnieść ten kawałek gumy z tylko kartką. Ale obawiam się, że to może być trochę za dużo. I pies bardziej by nas wykrył. Więc czasem lepiej wiedzieć, kiedy się wycofać. Ale mam wrażenie, że na następnych poziomach mamuśka nie będzie nam ułatwiała życia. Teraz szybciutko do flagi, by opuścić poziom. Albo jeszcze nie, bo sąsiad nam troszeczkę tam blokuje.
to czekajmy aż mam uśkarzenie właśnie. Co długo jej nie powinno zająć. I spróbujmy znów się dostać do automatu z klejem do protez. Bo chyba kolejny pomysł możemy zrobić. Konkretnie z tym klejem do protez. Ale teraz musimy się wycofać, zanim małuśka się obudzi. Dobrze, jesteśmy poza jej bezpiecznym narzędziem. Chcemy bliskiego spotkania z sąsiadem. Chyba mam pomysł, czy możemy to połączyć, ale chyba mamuśka nie będzie z tego zadowolona. Jednak nie możemy z tym połączyć. To może nawet lepiej. Ale zobaczmy, czy klej podziała z sztangą. Nie, Woody wie, że nie zadziała. Oj, biedny piesek. Naprawdę biedny piesek. Przestań straszyć mojego psa. Pewnie matka mu powiedziała, dając mu danie. I troszeczkę musimy się teraz wymienić. Mamuśka się obudzi, popatrzy, że pieseł jest i znowu pójdzie spać. Bo może nawet zanim pieseł przyjdzie, pójdzie spać. Przekonamy się tak. Nie możemy chyba połączyć z tym psem. Dobra, lepiej opuśćmy ten poziom. No nie poszło nam w tym przypadku najlepiej, ale to nie jest koniec naszych numerów. W następnym odcinku zaś dowiemy się, że sąsiad jest mamin synkiem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was także na inne odcinki na moim kanale. Bawcie się dobrze i na razie.